wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Witamy. My właśnie jedziemy na skup ze zbożem, na dwa zestawy. My jedziemy pierwszy z Marlenką Fendem, a z tyłu jedzie tata New Hollandem z dwoma ósemkami. Tak, i to już jest nasz drugi kurs dzisiaj. Dzisiaj na skup. Tak ogólnie też w piątek woziliśmy, tylko że w inne miejsce. Tak, z racji cenowej, wiadomo. U nas nie jest ciekawie z cenami. Wtrzymaliśmy się i wiadomo, ten kto się wstrzymał z tym zbożem, to stracił. I my tego jesteśmy przykładem. Miał być tanie nawozy. Nie ma tanich nawozów, jak się okazało. Oszukali nas. Tak, nic nowego. Telewizja, jak się okazało, mamy nawozy po 4000, a mówi się o tych tanich nawozach. Gdzie one są? Nie ma. Ja nie wiem, gdzie one są. Także tak wygląda sytuacja u nas. Sprzedajemy, ponieważ nie zapowiada się, że będzie lepiej. Poszła, tak jak już wspomniałam, lub nie wspomniałam, nie wiem już sama, obniżka cenowa u nas na skupach, więc moim zdaniem nie ma co się wstrzymywać. Trzeba jednak czyścić magazyny. W sumie już dłużnik nie tak daleko. Tak, trzeba szybko już zleci. Trzeba już szykować miejsce na nowe zboże, a tymczasem każdy w sumie jest zasypany tym zbożem. No i jest problem u nas, jesteśmy położeni, mieszkamy dosyć blisko granicy. Najbliżej granicy tak naprawdę. No. 50 km to nie jest dużo. No i my obrywamy zbożem z Ukrainy, zbożem technicznym, bo inaczej nie można tego nazwać. Jak jesteśmy już w temacie, nagrywa się? Jeszcze raz. Nagrywa się. Nagrywa się. Jak jesteśmy już w temacie tego zboża z Ukrainy, to nasz tatuś był na skupie, na pewnym skupie. Nie chcemy tutaj nikogo wyróżniać. Nie wiem, czy to jest wyróżnienie. W moim odczuciu nie jest to wyróżnienie. A mianowicie był nasz tata na skupie. Pojechał sam. My akurat jeszcze ładowałyśmy kolejne przyczepy. Co się okazało? Przed nim w kolejce stały dwa tiry na rejestracji UO. Tak. Każdy wie, jakie to są rejestracje. Na tych tirach było zboże. Zboże było załadowane w big bagi. No i akurat tiry były w trakcie rozładunku, a na tych tirach, w tych workach były śmieci. No ja tego zboża inaczej bym nie nazwała. W sumie my go nie widziałyśmy, widział tato to zboże, więc jako rolnik, nie młody rolnik, tylko rolnik z doświadczeniem jednak umie rozróżnić jakościowe zboże od takiego szajsu. To jest dobre określenie? No też dobre. Także to zboże zostało wsypane w to samo miejsce co nasze z parametrami. To zboże nietechniczne, tylko konsumpcyjne, więc widzicie, co się dzieje, że nasze zboże dobrej jakości jest mieszane z tym niedobrej jakości, z tym zbożem technicznym, co jest w ogóle nie do pomyślenia, ale to się dzieje na naszych oczach i niby są protesty, każdy mówi, że trzeba być solidarnym z rolnikami, że trzeba się jednoczyć, a tu popatrzcie, jakie kwiatki. Był już jeden protest, drugi protest, trzeci protest. Teraz niedługo będzie w Dorohusku kolejny, a tutaj nasze skupy lokalne nadal zaopatrują się w zboże. Ukraińskie. Jedziemy powolutku, bo musimy zaczekać na tata. Tak, jednak Fendt ma trochę pod maską. No i trochę się właśnie nudzi teraz. A ja go nawet nie widzę, więc chyba zaraz staniemy. Żebyśmy jednak. No fajnie by było, jakbyśmy razem dojechali. Tak, skup mamy do 15. Teraz mam którą? 14:24. Także praktycznie na styk. Zobaczcie, jak jest uwalona tandemka. Właśnie pokazuj to. Będzie co myć. Ale Fendt jest w miarę czysty. Także nie zapowiada się też sporo mycia u nas. Ale my tu o myciu, a trzeba jeszcze wspomnieć o ważniejszych kwestiach. Także sobie tutaj za kulisami
rozmawiałyśmy o tym, o sytuacji ogólnie polskiego rolnika i nie wspomniałyśmy o tym, że w zeszłym roku był problem z nawozami. Nawozy były drogie i sporo gospodarstw cięło ceny ze względu na to, że były po prostu drogie i nie każdego było stać, aby wysiać normalną dawkę na hektar nawozu. A w tym sezonie uważamy, że jednak tak samo będzie również z materiałem siewnym, ponieważ jeżeli rolnicy nie będą mieli pieniążków na podstawowe środki, no to nie będą też bardzo inwestować w swoje gospodarstwo, więc nowe nabytki czy jakieś tam różne specyfiki, no koszty będą w naszej opinii cięte. Tatuś już dojechał. Tak, dojechał, mamy z tyłu. Jedziemy. Nie wiem, jak wy sądzicie, możecie również podzielić się swoją opinią, swoimi odczuciami odnośnie sytuacji, odnośnie tego, co jest u was. Ale uważam, że nigdzie nie jest kolorowo, jeżeli tak traktuje polskiego rolnika nasz rząd. Zobaczymy kolejne wybory przed nami. Obiecanki, zacanki. Zobaczymy, kto będzie startował. My startujemy. Wtedy to by było najlepiej. Tak. Nikt by nie narzekał, oczywiście z rolników. Tak, żaden rolnik by nie narzekał. Jednak nie dopuściłybyśmy do tego. O swoich trzeba dbać. Szkoda, że polski rząd tego nie robi. I próbuje wykończyć... I niszczy polskie rolnictwo w ten sposób. Tak. Zobaczcie, co dzieje się tylko w sklepach, po ile jest mięso na sklepie, już gotowe, w formie jakiegoś schabu, nie schabu, jakiejś karkówki, a zobaczcie, ile to mięso kosztuje w skupie. Także... No właśnie, a miastowe tego nie widzą. Tak. To jest właśnie najgorsze. I ci ludzie jedzą niezdrowe mięso, nafaszerowane, myśląc, że jest dobrej jakości, bo przecież co? Każdy uważa, że mięso pochodzi tylko od rolnika, a jednak niekoniecznie, bo nasze państwo sprowadza bardzo duże ilości mięsa z zagranicy, przez co widzimy, jakie są ceny. Przed chwilą przyjechał pan również z ciągnikiem, przyczepą. Ludzie nie czekają. Nie czekają, bo uważam, nie ma na co. Skupy też mają pewne ograniczenia. Skupił tyle, ile trzeba i będzie tyle. Może nawet nie tyle, co trzeba, tylko ile mogą. Dokładnie. Skupią, ile mogą i pewnie na tym się skończy ten cały interes. Cena może w moim odczuciu zrobić się wyższa w okolicach maja, gdy skupy zaczną wysprzedawać swoje zboże. Ale kto będzie czekał do maja? Tak naprawdę to nie wiemy, co będzie w maju. No ale już coś można zauważyć po tym, co mamy. Jak tam podróż? Bardzo dobrze. Byłaby jeszcze lepsza, gdyby ceny były lepsze. Ale mamy to, co mamy. Na lepsze nie ma co liczyć. Jak to się mówi? Lepiej już było. Lepiej już było, już więcej lepiej nie będzie. Ciągle mówi się w gazetach, w telewizji, jak to polski rolnik ma dobrze, że w ogóle z roku na rok coraz lepiej, a młody rolnik to już w ogóle jest tak zachęcany do prowadzenia gospodarstwa w Polsce, że aż dziwne, że ci młodzi ludzie uciekają do miasta, no bo wiecie, modernizacja, co tam jeszcze? Młody rolnik. Tak, młody rolnik. Przecież rolnicy dostają jeszcze dopłaty z Unii, jak jest dobrze, tylko nikt nie widzi, co się dzieje z naszymi płodami rolnymi, jakie są koszty tych produkcji upraw, także jakie są kalkulacje ogólnie. Mówi się o tym, co rolnik dostaje. A tak naprawdę ile ten młody rolnik, czy ta modernizacja, niby to dużo, ale kupić jakiś sprzęt, tak. To tak naprawdę to grosze są. Tak, to są grosze w przeciwieństwie do tego, jakie są ceny maszyn. Dokładnie tak. Także trzeba też zwrócić na to uwagę. A jeszcze, bardzo teraz mi nasunęła się dobra myśl, bo mówi się o tym, że o
wszyscy rolnicy jak protestują, to jeżdżą z zagranicznymi ciągnikami, które kosztują miliony. No owszem, taki ciągnik kosztuje milion, ale to jest przede wszystkim narzędzie pracy. Narzędzie pracy. A druga kwestia jest taka, że rolnictwo jest aktualnie, gdzieś o tym czytałam, aktualnie jest chyba jedną z najbardziej zadłużonych branży, bo jak wiecie, te maszyny kosztują. Nie każdego stać, a jest to narzędzie pracy, więc jeżeli rolnik ma pewien spory areał, to nie będzie pospolitym ciapkiem uprawiał tej ziemi, bo po prostu byłoby to... No, nie dałoby się nie tego. Nie dałoby się. A jeszcze w kwestii tego, że zagraniczne maszyny. Dlaczego zagraniczne maszyny? A mianowicie jakość. Jakość, nie tylko jakość, a mianowicie tego, że też w kwestii produkcji polskiej tych maszyn, na przykład ciągników, jest bardzo mało, więc jaki ciągnik miałby wybrać polski rolnik? I tutaj w kwestii tej polskiej produkcji, to nie to, że my obrażamy polskich producentów, ale chodziło nam tutaj o ciągniki polskie, prawda? Z polskiej produkcji ja bynajmniej nie kojarzę. Nie są to ciągniki marek premium. Jest chyba Farmtrak. Jeżeli coś jeszcze kojarzycie, to możecie również wyprowadzać mnie z błędu. W moim odczuciu maszyny polskiej produkcji są dobre, ale nie da się kupić całego parku maszynowego, zapełnić całego parku maszynowego polskimi produktami, ponieważ tak jak i wy idziecie do sklepu, macie wybór, tak samo i wybór ma polski rolnik. W naszym gospodarstwie mamy maszyny polskiej produkcji, ale również to jest zagranicznej. I w sumie te polskie naprawdę nie odbiegają jakością, ale w kwestii tych zagranicznych ciągników, no to... Ale też tak naprawdę zależy co. Tak, zależy, co się trafi. Zależy, co się trafi, bo też mówicie, że ta marka jest słabsza, ta jest lepsza, też jest to w zależności od tego, jak to jest wyprodukowane. Nie trzeba wszystkich wrzucać do jednego worka. Czytając ostatnie komentarze u nas na kanale, widziałam bardzo dużo komentarzy. Bardzo dobrych. Tak, bardzo dobrych. Nie, właśnie nie chodzi o te niedobre, gdzie ludzie skupiali się na rolniku jako osobie, prawie jako pasożycie, że my tylko się domagamy, a mamy przecież tak dobrze. No nie jest dobrze. Zobaczcie tylko, co się dzieje w sklepach i to, co się dzieje w skupach. Porównajcie sobie te ceny, porównajcie sobie jakość produktów, porównajcie sobie, skąd są te produkty i dopiero zacznijcie coś mówić, coś oceniać, bo tak naprawdę bardzo mało się mówi o aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa. Teraz wiadomo, nie jest kolorowo, ale też nie zapowiada się lepiej. Każdy rolnik czeka na to, aby było ciągle lepiej, a tego lepiej nie ma. Lepiej już było, tak jak już wspomniałam. Co też się przekłada na to, że młodzi ludzie uciekają z tej wsi, pomimo tego, że może mają jakieś tam swoje gospodarstwo, może ci młodzi ludzie mieliby jakiś pomysł na to gospodarstwo, ale nasze państwo no nie daje. Nie daje nam tutaj możliwości do przyjmowania tego gospodarstwa i prowadzenia go na odpowiednim. Najlepsze jest to, poziomie. Że nasze polskie, na przykład my warzywa siejemy, to nasze najlepsze idzie za granicę, a to z zagranicy idzie do nas. I jaki jest ten sens? Powiedzcie, jaki jest ten sens? No, to jest głupota trochę, a nawet nie trochę, bardzo. Mamy niedaleko, zaraz. Tak, zdecydowanie. Jeszcze troszkę... Ale jaki ładny krajobraz. Tak. Mamy jeszcze trochę śniegu, nie wiem jak u was jest z pogodą. Nawet wczoraj ładowałyśmy zboże późną nocą. Zaczynałyśmy o północy, ponieważ był jeszcze mróz. A jednak, aby obczyścić garaże, no fajnie było mieć ten mróz. Ziemia była zamarznięta, więc fajnie się ładowało mnie, zrobiliśmy kolejne na podwórku. Nie wiem jak wy, ale my się czujemy oszukani, my rolnicy, bo jak możliwe jest, żeby nagle tak paliwo staniało? My też już jakiś czas temu kupiliśmy właśnie, no można powiedzieć na wiosnę, że to już paliwo na wiosnę, po tej wyższej cenie, a tu nagle o, jakieś 20 groszy w dół, komu nie trzeba. Nie no, teraz chyba już nawet 40 jest w dół. Od tego już czasu, co sprawdzałam. Kupiliśmy. My już jesteśmy już właśnie praktycznie na miejscu. Skręcamy. Ładnie.
przed chwilą podszedł do nas pracownik, że tutaj nie można nagrywać, także pokażę wam rejestrację, dlaczego tutaj nie można nagrywać. Podjeżdżamy. Wyjeżdżamy. Obsługa była taka miła. Tak. Wyobrażacie sobie, żeby na placu krzyczeć, a raczej już nie na placu, tylko podczas wysypywania zboża, krzyczeć na młodą dziewczynę, facet do 60 pewnie, żeby krzyczał na młodą dziewczynę, żeby szybciej wysypywała, zamiast jej pomóc. Nie chodziło o wysypywanie, tylko o to, żeby, no, żeby szybciej podjeżdżać, bo nie ma czasu. Nie wiem, moim zdaniem młoda dziewczyna zajeżdża zamiast pomóc. Ale trochę wyrozumiałości. Ale to jeszcze nic. Co do ceny, to też nas oszukali. Jechaliśmy około 40 km i oszukali nas. Ze względu na parametry. Wyobraźcie sobie, że na innym skupie to samo zboże z tego samego miejsca, z tej samej działki wyszło nam z parametrami. Tutaj przyjechaliśmy aktualnie. Znikły parametry. Poszła cena w dół. No. Bywa i tak. A mieliśmy tak blisko skup. Tak skup naprawdę, pod nosem. No. To po co było wieść tutaj? I tym ukraińskim tirem to pewnie jechało polskie zboże, jak sądzisz, Werka? Też tak uważam. No bo przecież ukraiński tir by wiózł ukraińskie zboże niedorzeczne. I wy pytacie jeszcze, jaka jest sytuacja polskiego rolnika. No, jak jeszcze polski przedsiębiorca próbuje tak traktować polskiego rolnika, no to dziwić się, że tak wygląda sytuacja. My jesteśmy już na powrocie. Z pewnością już nie przyjedziemy tutaj ze zbożem. Na pewno nie. Ja tam tutaj na pewno już nie przyjadę. Może na innym skupie przynajmniej... Woziłam w piątek, znaczy statem, raz byłam sama, to wiadomo, sama to nic za bardzo nie zrobię, bo będziemy cofnąć i w ogóle. To był taki miły pan, wszystko mi pomagał, a tutaj nie spodziewałam innych się rolników, czegoś. Innych rolników, którzy byli cielnikami, ten pan zostawił, zobaczył dziewczynę, przybiegł, zaczął wymachiwać jej rękoma, pokazywać, jak podjechać, no przynajmniej jakiś szacunek okazał, a tutaj, żeby jeszcze wrzeszczeć, rozumiałabym to jeszcze, jakby Weronika nie miała prawo jazdy, jakby nie umiała jeździć, a tak jak Weronika jeździ, to nie, że się jej podwizuje czy coś, ale Weronika naprawdę, ona jest urodzona do jazdy ciągnikiem. Ona każdą działkę wyrabia idealnie. A to nawet nie chodzi o jazdę, tylko o to, że ja podjechałam i ja czekałam, żeby tato mi otworzył burty, bo to na bok sypałam. Tato powiedział, żeby poczekać, bo on zaraz przyjdzie, ale im się bardziej śpieszyło, dlatego była no, wiecie, taka wojna. 15 zamykamy. Tak się traktuje klienta. 15 i nara. Podnieśli nam ciśnienie tylko. No więc ceny nie ma, parametrów nie ma, gdzieś tam znikły w locie. Bywa i tak. Resztę sprzeda się gdzie indziej, skupów trochę jest. Tylko szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym wcześniej. O tym wcześniej, że nas poszukają z tą ceną, bo skup mamy bardzo bliziutko. Nie z ceną. 10 minut drogi byśmy byli na skupie. Nie tutaj... z ceną, tylko z parametrami zboża, to jest różnica. No ale cenę też niższą. No to jakby sporo nie było. Niższa. Policzcie sobie, tylko złotówkę sobie policzcie, ile wam się uzbiera na takim składzie. A to nie była złotówka. No to nie była złotówka. Jak wrzucałam właśnie na dniach relację, że sprzedajemy w naszym gospodarstwie zboże, to zaczęliście na nas pytać o ceny. Otóż nie mamy tutaj żadnych jakichś specjalnych układów, znajomości, więc sprzedajemy tak jak każdy normalny rolnik, który podjeżdża na skup z ciągnikiem i przyczepą. Także to, co wy widzicie, to my sprzedajemy po takich samych cenach. Dzisiaj poszła nam jeszcze obniżka, więc nie ma rewelacji i też lepiej pewnie nie będzie, dlatego czyścimy magazyny. Jeszcze mi się nawinął pewien wątek, a mianowicie, że rolnicy dopiero zaczęli teraz narzekać i my również w swoich filmach pokazywałyśmy, że wszystko jest piękne, ładne. No i tutaj moja odpowiedź, moim zdaniem jest to odpowiedni moment. My bardzo lubimy to, co robimy. Naszą pasją jest rolnictwo. Jesteśmy wychowane na gospodarstwie od najmłodszych lat. Taka malutka Weronika kierowała w zatorku nóżkami, gdy się nudziła.
bo rodzicom nie było lekko. Początki mieli trudne, teraz my jesteśmy większe, dorosłe i mają to wsparcie w nas, ale nie zawsze tak było. Więc widzicie, my od najmłodszych lat pomagałyśmy, jak mogłyśmy rodzicom. Byłyśmy przy każdym upadku, przy każdym jakimś wyniosłym wydarzeniu, przy jakimś nowym zakupie. My się tym jarałyśmy, cieszyłyśmy i w dalszym ciągu tak jest. Chciałybyśmy rozwijać to gospodarstwo, a zobaczcie, ile w ciągu roku tych gospodarstw upada. Ale grunt, że jeszcze rolnicy trzymają się razem, rolnicy. I te protesty są organizowane, bo rolnicy mają po co strajkować. Rolnicy dopominają się swojego, a to, co teraz zaproponował nam minister, to jest po prostu jakiś cyrk. Kredyty dla rolników. Przecież, nie wiem, mówiłem już o tym Weronika? Nie wiem, już nawet. Rolnictwo, branża rolnicza jest jedną z najbardziej zadłużonych. Te ciągniki to nie jest mała inwestycja. To nie jest mała inwestycja. A minister proponuje rolnikom: rolniku, weź kredyt na ten ciągnik, na te nawozy. No, ale kiełbasa wyborcza, bo rolnikom trzeba pomagać. A czy to jest realna pomoc? Oceńcie sami. Teraz się zmieniliśmy, tato siedzi z przodu, my za nim. Jesteśmy jego dobrą obstawą. Mam piękne widoki po prawej stronie. Podzielimy się troszkę. Tutaj mamy jakieś chaszcze. Jakiś teren, powiedzmy ładnie, teren podmokły. Tutaj mamy ładną pszeniczkę. I widzicie, jakie teraz są lata suche, że tutaj na przykład te działki, jeszcze kilka lat temu to była doszczętna łąka trawy, a teraz zaorane. Pewnie będzie jakaś pszeniczka. Podsumowując, tak. Wieźliśmy zboże konsumpcyjne, a sprzedaliśmy jako paszowe. Polska rzeczywistość. Tak samo jak jest Instagram i rzeczywistość, tak samo tutaj jest. Dobre porównanie, bo już w sumie mamy niedaleko. Także sytuacja jaka była, taka była. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. My w sumie mamy już jakieś 7 km, dobrze mówię? No gdzieś tak. Do domcu, także dzwoniłyśmy do mamusi. Mamusia również nie jest zadowolona. Poskarżyć się. Dzieci się poskarżyły. No, też nie jest zadowolona, ale szykuje nam jako grzecznym dzieciom i dobremu mężowi obiadek. Także wracamy, a wam życzymy udanego dnia. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, bo zawsze warto. Czytamy każdy komentarz. Także buziaczki, pa, pa!